Niestety miałem interwencję policji, zatrzymali mnie w Belgii i zapytali, co ja tutaj robię. Opowiedziałem im, że to jest moja pasja, że robię zdjęcia. Powiedzieli, że mam tutaj być, ale niedługo i mam zaraz stąd zjeżdżać. Także nie jest źle. Policja belgijska wcale nie jest taka zła, jak mówią. Panowie powiedzieli tylko, żebym uważał i mogę wejść do tego opuszczonego domu, więc nie ma problemu. Mogę spokojnie eksplorować to miejsce. A jest to dzisiaj opuszczony dom pięcioosobowej rodziny, która z niewiadomych powodów znikła z tego domu. Znajdujemy się w środku. Troszkę mnie przeraziła pogawędka z policją, ale mówią, że nie jest to problem, że u nich to jest normalne urbex exploring. Także działam po prostu. Zapraszam Was na film. Dzisiaj jest to opuszczony dom pięcioosobowej rodziny. Zaczniemy może od kuchni. Zobaczcie, że wodę najprawdopodobniej ciągnięto ze studni. Jest jeszcze taka stara pompa. Piękny zestaw porcelanowy do kuchni. Ciężko mi prowadzić teraz eksplorację po tym, co się przed chwilą wydarzyło, ale w zasadzie jest wszystko ok. Zobaczcie, ile pięknych przedmiotów zostało tutaj. Tu chyba była pralnia. Dom został opuszczony w 2001, czyli 19 lat temu. To już jest kawał czasu, a bardzo dużo wyposażenia zostało, co mnie bardzo dziwi. Przejdziemy może teraz do salonu, bo tu mamy jeszcze wyposażenie, piękne talerze, pewnie z Anglii, bo takie są właśnie, o, nawet nie ma opisane, może na filiżankach będzie coś, nie, niestety, właśnie z takimi zdobieniami, często z Anglii sprowadzano porcelanę. Tu jeszcze coś będzie. Jest, mamy coś tutaj. Tak jest. England. Zgadza się. Bardzo ładne. Wow. Docieramy do salonu. Zobaczcie, ile wyposażenia zostało, ile porcelany. To niesamowite, że ludzie zostawiają tyle rzeczy po sobie. Tutaj również piękna zastawa. Chyba japońskie. Bardzo ładne. O, tutaj też ładny. Ten pewnie będzie angielski. Sprawdzimy filiżanki. O, ale bardzo stary. To bardziej chyba taki ozdobny. Nie ma żadnego opisu. Tego bardzo dużo papierów.
kawy. Również bardzo ładny. I na ścianach bardzo dużo ozdób. W większości są miedziane. Tu mamy jedną z sypialni. Jest wszystko już rozwalane. Wow. Uwielbiam te belgijskie meble. Kominek. Piękny obraz. Nie wiem, czy to nie jest czasami łuska z pocisku. O kurde, ale ciężka. Mosiężna. Tak, najprawdopodobniej to jest łuska. Wow. Ale wystawa figurek. Zobaczcie to. Piękne miejsce. Ktoś kolekcjonował święte figurki. Tutaj chyba jakieś starsze. Idziemy dalej. Regał z książkami. Nie wiem, czy się wyrobię w 10 minut. Dom jest piękny. Kolejny regał z książkami. Z tyłu kilka obrazów. Bardzo ładne. Kolejna sypialnia. Również rozszabrowana. W szafach nadal wiszą ubrania byłych właścicieli. Wow, ale piękna sypialnia. Zobaczcie, jak wszystko poukładane. Coś pięknego.
bardzo stare wyposażenie. I znowu figurki. Tu zdjęcia. Miejsca chyba, które odwiedzali kiedyś. Szafa. I dużo różnych papierów z dokumentami. A tutaj co? Jakaś graciarnia. Bardzo dużo książek. Dom jest naprawdę ciekawy. Widziałem na dole, że piwnica jest jeszcze. Być może zerkniemy do niej. Bo o ile drugi raz nie przyjdą panowie z policji. I w tym nie ma się co dziwić, że interweniowali, bo komisariat jest na wprost tego budynku. Tu mamy coś jeszcze. A tu już byliśmy. Gdzieś tu widziałem piwnicę. Tylko gdzie tu było wejście? Tu jest wejście. Na co? Na poddasze. Sprawdzimy szybko, co znajduje się na poddaszu. Kuferek. Kilka układanek, klocki dla dzieci. Ze strychu to by było tyle. Słuchajcie, muszę znaleźć szybko piwnicę. Chciałbym tam zajrzeć. Piwnice są bardzo ciekawe. O, mam. Dobra. Tu jest piwnica. Oj, ale niewiele zostało w piwnicy. Liczyłem na jakieś stare wina. Jedynie porcelana zapakowana. Więcej porcelany. Jest kilka win, ale są już puste. Ale to jest do salonu przejście po prostu. Na zewnątrz widziałem jeszcze kilka budynków. Spróbuję wejść do nich, o ile będzie to możliwe.
by było z tego domu, za chwilkę spróbuję dostać się jeszcze do innych pomieszczeń. Do innych budynków, a jest tutaj kilka ich. Drzwi są otwarte. Mamy garaż. A w garażu również dużo różnych rupieci. Bardzo dużo narzędzi zostało. A w niej książki. I bardzo dużo kartonów z książkami. Najprawdopodobniej zebranych przez całe życie byłych mieszkańców. Chciałem wam pokazać jeszcze coś. Budynek, który tam stoi, wystaje z czarnym dachem, to jest komisariat. Na wprost komisariatu właśnie znajduje się ten dom. Dlatego powoli będę zawijał się stąd. Chociaż widzę, że tam są garaże jeszcze. Być może znajdują się w nim jakieś samochody. Nie ma samochodów, jest bardzo dużo drewna, którym palono pewnie niegdyś. Tak wygląda nasz dom z daleka. A garaż pusty, szkoda. Dobra. Na tle tego pięknego, opuszczonego domu będę się żegnał już z wami. I oczywiście widzimy się za tydzień. Nie zapomnijcie subskrybować kanału, bo w tym roku lecę do miliona. Na razie, trzymajcie się.